KryptoMasters przedstawiają Witam wszystkich, Karol z tej strony. Jak pewnie już wiesz jestem odpowiedzialny za wrzucanie researchy projektów na tym kanale, na polecenie ekipy Instytutu Kryptografii oraz CryptoMasters. Nie są to przedpłacone filmy, nie namawiam nikogo do kupna, wyrażam tylko i wyłącznie swoje prywatne zdanie na temat badanego projektu i na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Jak masz jakiś ciekawy projekt i chcesz, żebym zrobił jego research, to zostaw jego nazwę w komentarzu pod filmem, a może w przyszłości nagram film na jego temat. Tak samo z pytaniami. Jeżeli masz jakieś pytania do wrzucanych przeze mnie filmów, to śmiało pisz je w komentarzu. Jeżeli nie widziałeś poprzednich moich filmów, to zapraszam Cię do oglądnięcia. Wydaje mi się, że wynajduję bardzo ciekawe projekty. Na początek musisz zapamiętać, że wszystkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy i tym podobne, znajdujące się w filmie, nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonywania konkretnej decyzji inwestycyjnej. Nie jest to porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Oraz przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zachęcam do zrobienia własnego researchu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać naprawdę bardzo, bardzo dobry projekt, moim zdaniem oczywiście, i jest on bardzo niedoceniony, chociaż jest dosyć wysoko według market capu. Firma VeChain, założona w 2015 roku, jest jedną z pierwszych firm na świecie zajmujących się technologią blockchain. Swoje biura ma w Chinach, Europie, Stanach Zjednoczonych, Singapurze i Japonii. Jest to platforma typu Blockchain as a Service, oferująca gotowe rozwiązania z oprogramowaniem i sprzętem i zapewnia szybkie wdrożenia dla przedsiębiorstw. Przytoczę tutaj przykład Win, ponieważ w fazie początkowej były to pierwsze produkty oznaczane chipami VeChain. Jak możemy przeczytać, 30 tysięcy butelek wina na godzinę jest sprzedawanych w Chinach. Fałszywe wina nazywane są epidemią w Chinach, a nawet mogą mieć zagrożenie dla zdrowia. Blockchain całkowicie rozwiązuje problem podrabianych win, umożliwia kompleksowe śledzenie łańcucha dostaw. Z aplikacją Vichain możesz sprawdzać autentyczność wina poprzez NFC i skanować w poszukiwaniu informacji o butelkowaniu i jak dotarła do lokalizacji. Taki Vichain NFC są odporne na podróbki. Każdy tag ma unikalny klucz prywatny, którego nie można replikować i co ważne są one jednorazowe. Nie ma możliwości go ściągnięcia i przeklejenia na inną fałszywą butelkę. Po otworzeniu wina bądź zerwaniu tagów są one całkowicie bezużyteczne. Tutaj widać jak działa ta aplikacja. Po zeskanowaniu wina mamy wszystkie informacje na jego temat. A tutaj możemy zobaczyć jak wygląda taki tag, taki chip. I po zeskanowaniu takiego kodu czy chipu Mamy dostęp do takich informacji jak weryfikacja winnicy, rodzaj winogron używanych podczas produkcji oraz numer deklaracji. I wiecie co? To nie jest pomysł, to już jest dawno, dawno działający produkt. Pierwszą aplikacją do skanowania chipów jest MyStory. Została ona uruchomiona w marcu 2018 roku. Jest to zdecentralizowana aplikacja, stworzona została przez Wiczeń oraz ich partnera DNVGL. Włoski sektor win jako pierwszy używa tej aplikacji. Nie ma konkretnych danych o ilości produktów w aplikacji. Ale jak wejdziemy na, na statystyki wiczeń, to widać, że sieć nabiera rozpędu i najprawdopodobniej jest to zasługa właśnie tej aplikacji. Są różne spekulacje, że to jest test sieci, że to MyStory zaczęło tak działać, ale większe prawdopodobieństwo jest właśnie, że to jest wina aplikacji MyStory. W ciągu ostatniego miesiąca maksymalna ilość zapłaconych, oczywiście w prowizjach od transakcji VTHO było, jak sami zobaczycie, 42 miliony. Tak jak mówiłem, dużo też mówi się na temat testów sieci. W maksymalnych momentach korzystania z sieci odnotowano 156 transakcji na sekundę, a sam Sunny Lu, jeden z założycieli, twierdzi, że według ich laboratoryjnych testów sieć jest w stanie uciągnąć nawet 10 tysięcy transakcji na sekundę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Na razie nie ma żadnego potwierdzenia na ten temat. Oprócz MyStory powstała również aplikacja Brightcode, a mleko rolnicze. Wyprodukowane przez Bright Food yy, stało się pierwszym produktem na Brightcode, który jest rozwiązaniem dla milionów użytkowników WeChain Tor Blockchain Solution. Oprócz platformy do śledzenia cyklu życia produktów, WeChain ma również Digital Carbon Ecosystem Solution. Jest to przełomowa platforma redukcji emisji dwutlenku węgla oparta na blockchain IoT, która wykorzystuje zachęty ekonomiczne, aby zachęcać zarówno jednostki, jak i przedsiębiorstwa. Do udziału w redukcji emisji dwutlenku węgla. Za zaangażowanie konsumentów, powiedzmy, kupując produkty niskoemisyjne, uzyskują oni kredyt na redukcję emisji dwutlenku węgla, który może zostać wykorzystany na korzyść innych partnerów ekosystemowych, takich jak detaliści, a nawet dostawcy usług finansowych. Następnym rozwiązaniem VeChain jest Automotive Passport Solution. Jest to indywidualny identyfikator, który zostaje przypisany do danego samochodu. Służą do zbierania danych na blockchain jakości oraz autentyczności używanych części, ale także dane, tak jak bezwypadkowość czy brzebek, które przydadzą się nam na rynku wtórnym. Rozwiązania witchain tak naprawdę możemy wykorzystać w każdym sektorze, czy to w transporcie, motoryzacji, sektorze spożywczym, czy tak jak wspomniałem wcześniej, w redukcji emisji CO2 do atmosfery. Wicchain jest również platformą do tworzenia dapsów oraz ICO. Mają oni już kilka projektów, które powstały na sieci VeChain. Jak możemy zobaczyć na stronie VeChain Insider, takich projektów jest około 5 i 2 nadchodzące ICO. No, za dużo tych projektów nie jest, ale wydaje mi się, że twórcy bardziej skupiają się na rozwoju VeChain bardziej w stronę cyklu życia produktu oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery, niż jako platforma do ICO. Przejdźmy teraz do modelu ekonomicznego sieci. VeChain ma system dwutokenowy. VET, do otrzymania wartości płatności oraz tworzenia nodów, i VTHO, służące do utrzymywania sieci służy jako gaz. 70% VTHO wypłacane w każdej transakcji jest niszczone, a reszta jest przyznawana operatorowi MasterNode. Zatrzymanie VET otrzymujemy dywidendę w postaci VTHO. I tu znalazłem dla Was kalkulator, ile VTHO możemy otrzymywać za trzymanie VET. I tak przy zakupie. 100 000 tokenów WET. Przy dzisiejszej cenie zapłacilibyśmy około 777 dolarów i w podstawowych dywidendach, czyli bez utrzymywania masternodów albo bez należenia do żadnej puli, otrzymywalibyśmy dziennie 43 VTHO. Na miesiąc wychodziłoby niecałe 1300 VTHO. Jak zejdziemy tutaj niżej, to mamy bardzo fajny przelicznik od razu na euro i dolary. No, po miesiącu uzyskalibyśmy niecałe 1 euro bądź lekko ponad 1 dolara. Czyli niezbyt zachęcające są dywidendy akurat w tym projekcie. Jeżeli macie doświadczenie, jak to wygląda z utrzymywania masternodów bądź należenia do puli nagród, to bardzo bym był wdzięczny, jakbyście mogli podrzucić coś w komentarzu. W związku z tym, że VTHO służy jako paliwo do utrzymywania sieci, Twórcy ogłosili, że jego cena ma być w miarę stabilna, żeby opłaty transakcyjne nie rosły, tak jak na przykład ceny tokenów po 20, 30, 100%. Ale jak wejdziemy na CoinMarketCap, to nie za bardzo wiemy o co chodziło twórcom. Znaczy tutaj nie patrzmy na ten bardzo duży zjazd, ponieważ to było uruchomienie mainnetu i VTHO były airdropowane, ludzie zaczęli się z tego wysprzedawać. Nawet jeżeli to pominiemy, zamknijmy ten kawałek wysprzedaży... To i tak mamy ogromne wahania. No powiedzmy 25-50% to, to jest lekko, że tutaj by więcej, nawet 30-tysięczne dolara. A na dzień dzisiejszy VTHO kosztuje tysięczną dolara. Także to jest trzykrotny wzrost. No Nie widzę tutaj tej stabilności ceny VTHO. Może oni mieli na myśli stabilność według wetu, według tokenu wet. Nie wiem. Przed chwilą wspomniałem na temat uruchomienia mainnetu przez VeChain. I tak 29 czerwca 2018 roku przestali oni korzystać z sieci Ethereum i uruchomili sw swoją własną sieć Bitcoin Tor. I wtedy jego token nabrał nazwę VET, wcześniej nazywał się VEN, póki był jeszcze tokerem ERC20. I wiązało się to oczywiście z token swapem. Zaraz po uruchomieniu sieci macierzystej przeszli oni do. Token swapu. Token swap odbywał się w stosunku 1 do 100, czyli za jeden posiadany VEN otrzymywaliśmy 100 tokenów wet, co oczywiście zwiększyło max supply o 100 razy. Przez uruchomienie mainnetu na CoinMarketCap oraz CoinPaprika jest wiele nieprawidłowości. Tutaj e, przez ten stosunek 1 do 100 za bardzo nie wiedzieli, jak sobie z tym poradzić i jak możemy zobaczyć na CoinMarketCap mówi, że vet jest od początku sierpnia 2018 roku. Jak wejdziemy sobie na CoinPaprika, to jest od początku sierpnia 2017 roku i tak fakty faktycznie było. Vet wen jeszcze wtedy wszedł na giełdy e, na początku sierpnia 2017 roku zaraz po ICO. Tutaj też możemy zobaczyć ogromny spadek ceny z 2,60 dolara w, dosłownie w parę godzin na, na jedną setną dolara, ale takiego spadku tak naprawdę nie było. Jest to wynik token swapu, który tak jak mówiłem odbywał się w stosunku 1 do 100, a później była sprzedaż ludzi grających pod wydarzeniem i cena lekko spadła, ale to nie był spadek na taką skalę, jak pokazuje koń paprika. Wracając do samego tokena wet na dzień dzisiejszy kosztuje on Prawie 8 tysięcy dolara amerykańskiego. Jest on na 29 miejscu według rankingu CoinMarketCap. Jego market cap wynosi prawie 430 milionów dolarów. Dzienny wolumen to 68 prawie 69 milionów dolarów. Ilość monet w obiegu to 55,5 miliarda tokenów Wet. I maksymalna ilość monet, która będzie w obiegu, to prawie 90 miliardów tokenów Wet. Bardzo dużo ludzi przywiązuje wagę do ilości tokenów. Ja tak naprawdę nie przywiązuję. Musimy bardziej ocenić pod kątem procentowym, jak bardzo projekt może urosnąć. Bo co to za różnica, czy ty kupisz 1 token, 10 tokenów, 100 tokenów, 500 tokenów. Jak masz zyskać i tak powiedzmy 20-50%. To w dolarach i tak zyskasz tyle samo. Jaka różnica jest, czy ty kupisz 10, 100 czy 1000 tokenów. Tutaj trzeba ocenić. Bardziej market cap i siłę rynku, na, na jaki poziom może się wzbić cały projekt, a nie cena za jednostkowy token. Token VET możemy kupić na takich giełdach jak Latoken, OceanX, Binance. No ja osobiście kupowałem na Binance, jeszcze nie było giełdy OceanX. Tak nawiasem mówiąc, jest to giełda bardzo ściśle współpracująca z projektem VeChain, oni robili ICO na ich sieci. Jest ona stworzona dla ekosystemu VeChain. Będzie odgrywać kluczową rolę w wypełnianiu luki między inwestorami, przedsiębiorstwami i światem kryptograficznym. I współpracuje ona z Fundacją VeChain i innymi projektami w ekosystemie VeChain, aby wzmocnić te projekty, zapewniając im usługi finansowe i produkty, których potrzebują. Ostatnio również pojawiała się informacja, że twórcy postanowili wykupić WET tokeny o wartości 25 milionów dolarów z rynku, i jak się domyślamy, podnieść cenę. Nie znalazłem informacji co ma się stać z tymi jej odkupionymi tokenami, czy będą zamrożone, czy odsprzedawane. W każdym bądź razie wiadomo jest, że chcą oni przyciągnąć w ten sposób inwestorów do ekosystemu. ICO projektu VeChain było w sierpniu 2017 roku. Uzbierali oni 27 milionów dolarów. Cena jednego tokena VET, VEN jeszcze wtedy, tu też jest VET, ale to był jeszcze token VEN na ERC20. Cena tokena wynosiła 800 dolara. Tu jest pokazane 80 tysięcy, ale to jest ymm, już edytowane po token swapie, a był 1 do 100, o czym powiem później. Szybko możemy rzucić okiem, akurat fajnie Koń paprika zaznaczyła tutaj, że był token swap, i, i przed token swapem ATH wynosiło 9,55. Jak łatwo można sobie to przyliczyć, inwestorzy w ICO mieli niebagatelny zysk. Pomnożyli swój kapitał prawie 120 razy. No jest to bardzo dobry wynik, nawet biorąc pod uwagę, jeżeli ktoś nie sprzedał na samym szczycie za 9,55, tylko za 5 czy 6 dolarów, to i tak miał zysk 50-60 razy więcej. Jeżeli chodzi o portfele do trzymania tokenów WET oraz VTHO i otrzymywanie VTHO, zatrzymanie WET, na stronie Wichain.org mamy oficjalne portfele VeChain TOR Wallet dla iOS, dla Androida oraz Sync, oficjalny wallet desktopowy. Przejdźmy trochę do timu. Bitchain obecnie prowadzi działalność w siedmiu biurach zlokalizowanych w Szanghaju, Singapurze, Paryżu, Luksemburgu, Palo Alto, Tokio i Hongkongu. Z międzynarodowym, profesjonalnym zespołem ponad 100 pracowników, w tym 50 profesjonalnych twórców aplikacji blockchain. Bitchain aktywnie współpracuje z czołowymi uniwersytetami na całym świecie w zakresie swoich możliwości badawczo-rozwojowych blockchain. Jeżeli chodzi o Team to na ich stronie mamy fajnie ich opisanych i teoretycznie powinniśmy mieć odnośniki do LinkedIn. Jednak po załadowaniu nigdzie tych odnośników nie ma. Ja przejrzałem kilku pracowników, wszystko się zgadza w sumie razem z tym, co jest napisane na stronie. I tak możemy tutaj zauważyć Sunny Lu, założyciel Lwicin. Ukończył Uniwersytet w kierunku Elektroniki i Inżynierii Komunikacji. Ma ponad 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora IT oraz byłego CIO w Louis Vuitton. Następnie, nie mam pojęcia jak to się czyta, Jay Zhang. Pracował w PwC China i Deloitte w Wielkiej Brytanii jako starszy menadżer do finansów i zarządzania ryzykiem przez 15 lat, przed dołączeniem do VeChain w 2018 roku. Kevin Fang miał 13 lat doświadczenia w doradztwie i zapewnianiu bezpieczeństwa cybernetycznego, prywatności i nowych technologii w PWC w Chinach i USA. Jest to bardzo, bardzo dobry, wykształcony oraz doświadczony zespół. Na jednej ze stron ICO znalazłem odnośniki do stron LinkedIn i możemy sobie tak sprawdzić każdego pracownika oraz dewelopera ale sprawdziłem ich, jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry zespół. Przejdźmy trochę do społeczności projektu. Mają oni swój profil na Twitterze 112 followersów, na Medium prawie 10 tysięcy followersów i kanał na YouTube prawie 7 tysięcy subskrypcji. No, kanał nie cieszy się za dużą popularnością. Twitter Twitter już dosyć sporo, 112 tysięcy, to jest, to jest bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie Vichain ma średnią społeczność, nie za małą, nie za dużą, taką w sam raz na pierwszą pięćdziesiątkę według CoinMarketCap. Partnerzy projektu Vichain, firmy Vichain. Na stronie Vichain Insider bardzo przejrzyście wypisani są partnerzy projektu. Możemy tu zobaczyć takie firmy jak DMVGL i od razu z odnośnikiem... Co to jest za firma i jaki udział ma w firmie? I jak możemy tu przeczytać, jest to firma działająca na całym świecie, która świadczy usługi audytu i certyfikacji potwierdzające, że organizacja spełnia określone wymagania. DNVGL świadczy te usługi w sektorze morskim, energii odnawialnej, ropy i gazu, żywności i napojów, a także w sektorze opieki zdrowotnej. Jest również największym na świecie certyfikatorem statków i konstrukcji morskich. I możemy tu zobaczyć jak wygląda współpraca z Vichein. DNVGL dostarcza usługi Wichain z napędem blockchain do ich ogromnej bazy klientów. Oprócz tego, DNVGL i Wichain opracowały MyStory, cyfrowe rozwiązanie zabezpieczające dla branży spożywczej i napojów w oparciu o audyty i gromadzenie danych. Tu możemy też zobaczyć współpracę z BMW. Jest ona na etapie testów prototypu oprogramowania do przechowywania danych pojazdu i jego bezpiecznego, kontrolowanego dostarczania osobom trzecim. Następna. Ogromna firma LVMH, jest to nic innego jak Louis Vuitton, który ma pod swoimi skrzydłami około 60 spółek córek, które zarządzają niewielką liczbą prestiżowych marek. Jeżeli jesteś zainteresowany projektem, to polecam wejść na Vichyne Insider i przejrzeć sobie tę listę. Są, są to naprawdę bardzo, bardzo duże firmy, bardzo duże partnerstwa, które, które raczej by nie wchodziły w współpracę z jakimiś marnymi firmami. Ostatnio również zawarli współpracę z Walmart China, czyli następna bardzo duża firma będzie miała na swoich produktach logo VeChain. Konkurencja VeChain oczywiście jest. Mamy takie projekty jak Wabi, który również jest bardzo dobrym projektem, Walton Chain czy t którego ostatnio też robiłem research. Ale VeChain już jest tak jakby przodujący w tym temacie ze względu na po pierwsze market cap. A po drugie, partnerów. Wątpię, że jakiś projekt zdobędzie lepsze partnerstwa niż VeChain. Przejdźmy teraz na krótkie podsumowanie. Zaczniemy od minusów projektu, chociaż prawie ich nie widzę. Minusem na pewno jest konkurencja, bo trzeba wziąć pod uwagę, że łabi bardzo, bardzo dobrze sobie radzi. Projekt T-Food, którego ostatnio robiłem research, już działa w Europie. Już mają podpisane umowy z Ocean, z siecią supermarketów. Także trzeba mieć na uwadze, że VeChain ma dosyć, dosyć silną konkurencję. Token VET. Moim zdaniem jest to minus. On głównie służy do budowania masternodów i, tak jak zespół twierdzi, jako środek płatniczy. Tylko jakoś nie widzę zastosowania tokena WET jako środek płatniczy. Minusem też jest kraj pochodzenia projektu. Oni swoje ICO mieli w Chinach i główną siedzibę też mają w Chinach. Jak dobrze wiemy, Chiny nie są zbyt przychylnie nastawione do kryptowalut i trzeba mieć na uwadze, że w każdej chwili projekty kryptowalutowe z Chin mogą zniknąć. Minusem jest to, że on jest z Chin, ale plusem jest to, że mają swoje działy praktycznie na całym świecie także to trzeba też wziąć pod uwagę. Ilość tokenów no tak jak mówiłem, dosyć spora liczba ludzi patrzy na ilość tokenów na Max Supply. Ja jednak tak bardzo nie przywiązuję do tego wagi, ale uznaję to jako minus VeChain. Przejdźmy zatem do plusów projektu. Na pewno plusem jest działający produkt od dawien dawna. Jest już gotowa aplikacja, którą można zeskanować wina w Azji. Nawet w Europie pojawiły się ciuchy z chipami RFID VeChain, są one, na, są one w fazie testów, ale już widać je w Europie team mają tak jak mówiłem bardzo dobry, bardzo wykształcony i doświadczony team, to jest niesamowity plus tego projektu, tak samo jak partnerstwa. Bardzo duże i poważne firmy współpracują z Wiczejn. Głównym plusem tego projektu jest problem i rozwiązanie. Oni uderzają w bardzo poważny problem i mają bardzo fajne rozwiązanie tego problemu i już go rozwiązują. Jest to ogromny plus tego projektu. Proof of stake nie do końca to jest proof of stake, ale jednak otrzymujemy dywidendę za stekowanie tokenów VET w postaci VTH, dlatego też zaliczam to do plusów projektu. Ja dosyć długo jestem zapakowany w wiczeń, jeszcze długo przed uruchomieniem mainnetu. Robiąc research tego projektu, chciałem Wam dać taką trochę aktualizację, bo możecie już znaleźć inne researchy na jego temat. Jeżeli Wam się film podobał, łapka w górę, jeżeli macie pomysły na researchy innych projektów, zapraszam do komentowania, widziałem tam już Siacoin i jakieś inne projekty się powtarzają, jak tylko znajdę wolne miejsce w grafiku researchowym, to na pewno wezmę go pod uwagę. Zapisujcie się również na listę mailingową pod filmem, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych researchach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, cześć!